Już tylko killer. O sobie tylko tyle. To moje było. Jeszcze raz. Kurde, ja mam nie zielony. Ty masz biały. Już dobra, jeszcze raz. Ty masz nisko. Różowy. Dobrze, jeszcze raz. Wiem, co za ile, to tylko ty możesz mieć. Dobre, kupuję to. A ja mam o. Uwaga, proszę. Już tylko killer. O sobie tylko tyle. Wiem, co za ile. Nie muszę dbać o bilet. I razem mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer. Brawo! Mamy to! Dzięki. Ale powiem ci, że ty masz w ogóle niesamowitą barwę. Jak byłem w Bułgarii, to słyszałem takie, wiesz, na pastwiskach takie dźwięki. Mam barwę i teraz sobie uświadomiłem, że mam ogromne szczęście i tak jestem szczęśliwy i pełny miłości, że dzisiaj siedzę na tej kanapie z dwoma takimi ikonami. On jest kochany. On naprawdę. Jest... Nie, naprawdę. Ja nie, się czuję... Jak was ale... słucham, to się czuję taki poruszony. Ale to jest ci, niesamowite, się... to jest dla mnie zaszczyt, że mogę. A niesamowite, że ty nawet siedzieć. Jak do mnie no. podejdziesz na ulicy, to ja cię poznam. Tak, właśnie. Poznasz, a nawet ostatnio chciałeś sobie zrobić ze mną zdjęcie, no to... Ale był mój ojciec, rozumiem. To chciałem z tatą, ciebie wymazałem. Spotkaliśmy się, bo robisz nowy program. Tak. Lada dzień premiera. Lada dzień premiera i powiem ci, że to jest format nowy. Japoński. Nie, dlaczego? Bo on jest z Japonii, naprawdę. Naprawdę? Tak, tak, przeczytałem, to jest japoński. Wiesz, to nieprawdopodobny format, bo to jest, słuchajcie, genialne pomysły są tak proste. Wyobraź sobie program, gdzie jest 10 najbardziej śmiesznych, zabawnych ludzi. Zabawnych, mówmy zabawnych. Zabawnych ludzi z różnych dziedzin życia, wrzuconych do jednego miejsca. Aha. Wyobrażasz sobie? I za zadanie mają rozśmieszać się nawzajem, ale sami się nie mogą zaśmiać. Ja jestem tam hostem, czyli gospodarzem. Tak. Ja moderuję tę całą sprawę, wiesz, patrzę na... A szkoda, na 40... bo ty byś tam ich zaorał. Nie, nie, wydaje ci się... Tak? To pazury mylą, pozory mylą. To jest, to nie naprawdę. Słuchajcie, jak zobaczycie ten program, to no, ja widziałem dwa odcinki. Ale to... proszę, istota polega na tym, urywałem. Żeby zabawni ludzie się nie rozśmieszali? Mają się rozśmieszać, ale no, wiesz, problem polega na tym, że ktoś ma wygrać 100 tysięcy, rozumiem. Ten, który się najrzadziej będzie śmiał? No, ten, który wytrzyma bez śmiechu do końca.